Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No pytanie na dzień dzisiejszy jest takie, ile kiełbasy wyborczej można kupić za 500 miliardów dolarów, czyli pół tryliona. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szczeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach, o filmikach, które praktycznie zawsze są demonetyzowane. No prezydent Stanów Zjednoczonych okazuje się, że ma władzę barona i po prostu no, jest baronem całej Ameryki, no i może rozdać 500 miliardów dolarów. To jest sporo dolarów, to są ciężkie pieniądze. No kongres o tym nie decydował, czyli amerykański parlament, Izba Reprezentantów nie głosowało, jest 435 reprezentantów na całą Amerykę. Senatorzy nie głosowali, jest 100 senatorów i senatorek, bo jest 50 stanów i jest dwóch przedstawicieli w Senacie z każdego stanu. Nikt. Po prostu Biden powiedział, że 500 miliardów przechodzi na plecy ludzi pracujących i płacących podatki, a wszyscy ci, co brali pożyczki studenckie, no to będą mieli zapomniane 10 tysięcy albo 20 tysięcy. To nie są duże sumy, bo teraz niektóre rok na uczelni stanowej, no to kosztuje mniej więcej 20-25 tysięcy, tak nawet na stanowych. Uniwersytety te niby najlepsze, na przykład jeżeli oglądaliście taki film Love Story, to było z lat 1960-70, no to Harvard na dzień dzisiejszy kosztuje wikt i opierunek, no i nauka kosztuje około 75 tysięcy. No i to jest prywatna protestancka uczelnia. No ona już nie jest dzisiaj protestancka. Tam protestantyzm komuniści wygonili, komuniści zaprowadzili homoseksualizm i transwestytów i ta uczelnia religijna po prostu jest jednym wielkim komunistycznym badziewiem. Tam przyjeżdżał między innymi ten łachudra komunista Michnik z Gazety Wyborczej. No tam w latach 80-tych, 90-tych to była duża spora wydział slawistyki. No tam się dużo zakamuflowało byłych komunistów i to prowadzili. Dlatego wzięli tam Michnika. To było tam na 15 czy 20-lecie Solidarności. No w każdym razie te uczelnie są różne, różniste. W latach 1960 no to studenci byli w stanie skończyć studia pracując w czasie szkoły średniej, pracując w czasie studiów. Rodzice tam dali miesięczną, czy dwie miesięczne, czy trzy miesięczne pensje na cały rok. No i studenci w zasadzie wychodzili bez żadnych długów. Później się wtrąciło państwo, powiedziało, że studia dla wszystkich. No jak studia dla wszystkich, to przez ostatnie 40 lat w zasadzie studia kosztują 2,5 koszty wzrastają 2-2,5 razy szybciej niż inflacja. Także dzisiaj na przykład na stanowych uczelniach niektórzy z tych profesorów to zarabiają po 300, 400, 500 tysięcy. Niektórzy ci trenerzy sportowi na uczelniach stanowych zarabiają nawet po 800 tysięcy. Także to jest słodka posadka. Tam przychodzą później dużo polityków przychodzi do pracy na właśnie uczelnie stanowe. No i byli w polityce, później byli na uczelni, później mieli jakieś inne tam pozycje, także w niektórych wypadkach po 30-40 latach w budżetówce mają emerytury 400-500 tysięcy dolarów. To jest makabra, to jest złodziejstwo, to jest oszukaństwo. No i ale wracając, co się dzieje? No dzisiaj strasznie dużo ludzi ma te długi, tylko dlatego właśnie, że
Pośrednio, no to w sumie rząd w Waszyngtonie przejął pożyczki. Kiedyś były prywatne banki, tam trzeba było się starać. No a później jak się okazało, że w zasadzie bank, rząd gwarantuje pożyczki, no to później uczelnie brały ile chciały. No i teraz ironia losu jest taka, że te 500 miliardów dolarów będzie odpuszczone. I co uczelnie zrobią? No uczelnie zrobią to, że po prostu podwyższą znowu czesne. Każdy normalny człowiek to rozumie. Każdy komunista ma nadzieję, że dostanie te 10 tysięcy. No nie dostanie, bo jak pracuje, a z reguły nie pracuje, no to zapłaci w podatkach. Bardzo często rodzice się cieszą i klaszczą, no ale oni muszą pamiętać, że jak do tej pory zapłacili 10, to zapłacą 12 tysięcy. Jak zapłacili 20 tysięcy, to zapłacą 24 tysięcy w podatkach. Jak płacili 50, to zapłacą 60. To nie ma żadnej w tym logiki. Także jak płacili 50 i zapłacą 60, no to akurat zapłacą to, co niby dostali. No te 10 tysięcy, no to jest obiecane dla ludzi, którzy zarabiają mniej niż 125 tysięcy. 20 tysięcy jest obiecane dla ludzi, którzy dostali taki dodatkowy Pell Grant, czyli to była darowizna taka państwowa dla rodzin o niskich zarobkach. No to te szkoły, te finansowanie jest dosyć skomplikowane, no ale w zasadzie można powiedzieć, że w Ameryce to czym ktoś jest biedniejszy, tym mniej płaci. I można powiedzieć, że nawet na tych Harvardach, Yale, czy Brown, czy jakieś najróżniejsze uczelnie, te z reguły protestanckie, ale i czy nawet stanowe, no to tam biorą pod uwagę, ile kto zarabia, no i ile i gdzie się uczy. No, oczywiście czarni mają punkty za pochodzenie, co też jest dosyć kontrowersyjne, no ale sprowadza się do tego, że 27 milionów byłych studentów, którzy są winni, no bo jest dużo innych milionów, którzy spłacali, pracowali po nocach, spłacali, no to oni nie dostaną grosza, tylko to oni są frajerami, ci co byli uczciwi, ci co pracowali, ci co pożyczali rodzice, a wszystkie te komunistyczne świnie, co uczyły się grania na fujarce i o transwestytach, no to oni dostaną te pieniądze z powrotem. Także 20 milionów, no to ma właśnie będzie w ogóle to wyczyszczone, no bo mają, niektórzy mają 10 tysięcy do zapłacenia, niektórzy mają 20 tysięcy do zapłacenia. No makabra jest taka, że to jest spory procent. Te pożyczki to są nieźle oprocentowane i to są niezłe pieniądze dla Ministerstwa Edukacji. To jest bandytyzm, to jest bandytyzm po prostu, że po prostu jest to tak stworzone, że Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Edukacji robi na tym pieniądze. I nawet jak się chce ogłosić bankrupcję, no to bankrupcję można ogłosić, ale nie zlikwiduje się do tej pory państwowej pożyczki, tak? No bo to była państwowa. No a teraz administracja Bidena doszła do wniosku, że to już jest ostatni raz, że te wszystkie pieniądze będą po prostu pożyczki zlikwidowane. No przez tą pandemię, komuniści użyli pandemii jako powiedzmy, no powiedzieli, że to jest stan wyjątkowy i ludzie nie musieli spłacać tych pożyczek. Nie musieli spłacać pożyczek, no i tam oprocentowanie chyba w niektórych wypadkach rosło, a w niektórych nie rosło. Także te wszystkie pożyczki były przesuwane. Teraz znowu to wszystko jest zrobione tak, że ci studenci nie muszą spłacać tych pożyczek przez następne 4 miesiące. No i akurat za 3 miesiące i 3 tygodnie ich pożyczki będą wyzerowane. No to
Cała ta reszta, no to będzie miała to, że będą mogli płacić minimum płacenia. No Barack Muhammad Obama, no to, to doprowadził do tego, że ludzie mogą spłacać tylko do 10% tego, co mają ekstra, czyli wydatki własne, tam mieszkanie, samochód i tak dalej, i tak dalej. No i cokolwiek im zostanie, no to z tego, co im zostanie, mają mogą spłacać 10%. Tak, także to może zająć nawet 100 czy 1000 lat, a po 20 latach jest to później eliminowane. No jak się pójdzie pracować dla budżetówki, czyli wszystkie te państwowe, komunistyczne urzędy, gdzie każdy normalny podatnik musi płacić pieniądze, no tak się pójdzie pracować dla państwa, no to dług jest eliminowany po 10 latach. No oczywiście, co to znaczy? No jak się pójdzie pracować do państwa, no to trzeba śpiewać tak jak Moskwa każe. No dzisiaj no to Waszyngton każe, no, ale to jest makabra. Te wszystkie procenty, no to też jest nieprawdopodobne, bo ten dług studencki, to się zrobił jeden wielki balon, dlatego, że dużo tych studentów nie zarabia na to, żeby te zapłacić oprocentowanie roczne. No i to się wszystko akumuluje, a brali jakieś debilowate kursy i wybierali debilowate studia. Także studenckie całe te pożyczki, no to wzrosły do... Podwoiły się od 2011 roku do dnia dzisiejszego, to się podwoiły i teraz jest 1 600 000 000 000 dolarów, a mimo wszystko to się podwoiło się długi, a ilość studentów się tylko podniosło o 18%. Także to dwa razy więcej kosztuje, a 1/5 jest więcej studentów. Także widzicie, do czego komuniści doprowadzili. No komuniści też w Ameryce doprowadzili do tego, że ceny nieruchomości tam w latach 90. poszły w górę, dlatego, że też podzieli domy dla wszystkich, no i później zaczęli rząd ingerować, później te ceny wzrosły nieprawdopodobnie, bo była spekulacja, bo każdy mógł kupić dom. Później te domy nie były spłacane. No i to jest właśnie taki wpływ komunistów i rządu na robienie tych niby dobrych, utopijnych rzeczy. Dzisiejsza inflacja, no to też jest przez komunistów. Teraz te studia magisterskie. No to też Biden powiedział, że mogą płacić tylko maksimum 5% tego swojego swoich pieniędzy po tych wszystkich wydatkach. Rząd będzie również pokrywał te wszystkie niezapłacone pożyczki, będzie pokrywał oprocentowanie. No i teraz w tych wszystkich książkach ekonomicznych, zeszytach ekonomicznych to wszystko ładnie wygląda, no ale prędzej czy później to wszystko spiszą na straty. No i kto za to zapłaci? No zapłaci piekarz, ślusarz, kierowca przedsiębiorstwa transportowego, jacyś mechanicy, wszyscy ludzie, którzy nie poszli na studia, no to oni będą płacili swoimi podatkami. Ci, którzy spłacali pożyczki, też będą płacili na tych komunistycznych obiboków. No, pewne modele pokazują, że te 10 tysięcy dla tych, co zarabiam poniżej 125 tysięcy, no to będzie kosztowało 300 miliardów. Całe te darowizny Pela, no to dodatkowo będzie kosztowało to podatników 270 miliardów. Także to jest 570 miliardów dolarów na podatnika. To nie są małe zmiany. Do tego jeszcze przewidują, że
Będzie dołożona dużo, dużo więcej tych strat za te wszystkie przesunięcia. Jak za Trumpa Departament, Ministerstwo Edukacji, no to oni liczyli wtedy, że to może kosztować ponad 400 miliardów, dlatego że wszyscy studenci, no to tak statystycznie, no to studenci, połowa studentów spłacała, a druga połowa po prostu nie spłacała. No i teraz Biden ich wybrał, że jak mają na niego głosować, to dostaną. No ale najgorsza sprawa, no to jest sprawa moralna, tak? Sprawa moralności, dobrego i złego, no to ryzyko że po prostu społeczeństwo, patrząc na taki precedens, nie może uwierzyć. Te dziesiątki milionów, setki milionów, którzy płacą dla tych, co zdecydowali się, tak? No bo studia, no to jest jakiś tam kontrakt, coś się podpisuje, coś się decyduje. No a inni ludzie, którzy byli bardziej przytomni i bardziej roztropni, nie zrobili tego. Ale największy wściek jest wśród tych, którzy po prostu spłacali uczciwie, jak Amerykanin, jak obywatel, jak człowiek, który podpisał kontrakt, no to ci są wściekli. Żadne pieniądze też nie będą dane tym, którzy idą na studia teraz po sierpniu 2022 roku. Także wiadomo, co to będzie, tak? Za 5 czy 10 lat będzie następna fala, żeby krzyczeć, że im się te pieniądze należą. No ale to tak komuniści działają. Oni rozpychają to, cały ten Obama, Muhammad, no to też doprowadził, to było bardzo dużo tej amnestii emigracyjnej, jego ten czysta energia, no to też plan, to miliardy były stracone To jest to, co komuniści po prostu osiągają. Oni po prostu niszczą naród i państwo i kraj, no a później wychodzą i mówią, że tylko rząd może ich uratować, no, może obywateli uratować. No. Kongres nie autoryzował Bidena do czegokolwiek. Ten ustawa wyższego uczelni wyższej z 1965 roku, no to kompletnie nie mówi, że minister edukacji może zrobić coś takiego, żeby kazać obywatelom spłacać długi. W grudniu 2020 roku Biden sam mówił, że on nie jest w stanie, że nie miałby autoryzacji do tego, żeby likwidować pożyczki. No ale komuniści krzyczą, kiełbasa, 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 ludzie się cieszą. Ludzie się cieszą po prostu, że dostają pieniądze za darmo. Nie zdają sobie sprawy, że oni też będą płacić. No ale teraz ruch komunistyczny jest taki, w Nowym Jorku też wybrali paru socjalistów i w Nowym Jorku oni mówią, tak, socjalizm działa, jedynie co, musimy znaleźć trochę więcej bogatych ludzi, żeby ich opodatkować, bo oni żyje im się za dobrze. Czyli znowu walka z hrabią, walka z dziedzicem, walka z mandarynem, walka po prostu z tymi ludźmi, którzy coś robią. No, cały ten precedens, no to spowoduje to, że komuniści jeszcze bardziej będą tą kiełbasę obiecywać. No nie wiadomo, jaka się nabierze masa krytyczna, żeby to powstrzymać, no ale trzeba pamiętać, na każdą akcję jest reakcja, dlatego zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów, dziękuję, że wierzycie, Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja, gdziekolwiek jesteście na świecie, głosujcie na normalnych, widzicie, że to jest po prostu jedno wielkie lewackie oszukaństwo, no ale trzeba się nauczyć, trzeba się przygotować, trzeba
wiedzieć, co w trawie piszcie. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena. No mam nadzieję, że wam podatki zwiększą i będziecie płakali za to, że ktoś dostał 10 tysięcy, a wy nie. Zdrowia dla normalnych.